proszę Państwa, no wydawało się, że jesteśmy skazani na wojowanie z sojusznikami, bo myśmy się cały czas szykowali tutaj na złego Putina, a tymczasem od tyłu zaszli nas sojusznicy, no i zaczęli nas tam nie tylko molestować, ale nawet straszyć. Zwłaszcza przejął się tym pan prezydent Duda, bo pan Antony Blinken, sekretarz stanu Stanów Zjednoczonych, naszego najważniejszego sojusznika, zapowiedział, że będzie sankcje wobec Polski wyciągał, jeżeli Sejm uchwali Lex TVN. Te sankcje miałyby polegać między innymi na tym, że pan prezydent Duda, pan premier Morawiecki i pan Jarosław Kaczyński nie będą przyjmowani w Białym Domu. Jeśli chodzi o Jarosława Kaczyńskiego, to zdaje się, że nie zrobiło to na nim specjalnego wrażenia. Premier Morawiecki to już co innego, ale pan prezydent Duda najwyraźniej się zaniepokoił, no i zapowiedział 15 sierpnia podczas święta Wojska Polskiego, co prawda w formie zawoalowanej, ale dał do zrozumienia, że ustawy Lex TVN nie podpisze. Wyraził to w ten sposób, że będzie nieugięcie stał na nieubłaganym gruncie wolności słowa. No to nie trudno się domyślić, o co chodzi. No i potem jeszcze kilkakrotnie też dawał do zrozumienia. W takiej sytuacji, gdyby prezydent zawetował tę ustawę, to ona oczywiście nie wejdzie w życie, dlatego że nie ma w Sejmie takiej większości 276 posłów, która by weto prezydenckie w tej sprawie odrzuciła. Również Niemcy srogie głoszą kary za to, że tutaj w Polsce praworządności nie ma, że Izba Dyscyplinarna działa nadal jak gdyby nigdy nic. No i tutaj, mimo że pan premier zapowiadał i pani pierwsza prezes Sądu Najwyższego, pani Małgorzata Manowska, zapowiadała, że to już Izba Dyscyplinarna zostanie rozpędzona, no ale nie została. W związku z tym Komisja Europejska żąda wyjaśnień, no i też głosi srogie kary, głównie finansowe. To rzeczywiście jest poważna zastawka, ale to widać, że już Niemcy się nie żartują, że już się za nas biorą i jak nie pod tym, to pod innym pretekstem swoje wpływy będą tu ugruntowywali. Więc Niemcy się za nas zabierają już na serio tym razem, tym bardziej, że pan prezydent Joe Biden najwyraźniej odstąpił im część wpływów politycznych w Polsce, ad captandam benevolentiam, że tak powiem, naszej złotej pani, do poprawienia stosunków ze Stanami Zjednoczonymi. No i kiedy wydawało się, że będziemy wojowali z sojusznikami, strategicznymi partnerami, bo to Izrael się dołączył do tej awantury, nagle się okazało, jak grom z jasnego nieba gruchnęła wieść o perfidnych działaniach z mściwego prezydenta Białorusi Aleksandra Łukaszenki. Otóż Aleksander Łukaszenka najwyraźniej postanowił się zemścić za zabawę w mocarstwowość, jaką tam uprawiała Litwa i Polska w związku z panią Swietłaną Cichanouską. No i wpadł na pomysł, żeby tutaj i Litwę i Polskę wystawić na pośmiewisko. Sprowadza mianowicie jakichś takich egzotycznych filutów, prawdopodobnie z Iraku. No i tam, bo jak oni już przylecą samolotem do Mińska, to później białoruskie wojsko odstawia ich pod granicę, na granicę z Polską, no i pada komenda, tak jak w oddziałach zaporowych NKWD, ani kroku w tył. No i oni to rozumieją, że ani kroku w tył, ale naprzeciwko linii granicznej stoi Polska Straż Graniczna, wojsko i policja, i z kolei z tej strony pada komenda ani kroku w przód. No więc rzeczywiście sytuacja jest patowa. Inna rzecz, że ci egzotyczni filuci tam już trzeci tydzień tam siedzą, więc ktoś ich musi żywić jednak i nasze
tutaj źródła podają, polskie źródła podają, że białoruskie służby ukradkiem im tam dowożą i pieczone, i smażone, i tak dalej. Także krzywdy specjalnie pod tym względem przynajmniej nie mają. No, a tutaj natychmiast się odezwały nożyce w postaci wrażliwych moralnie człowieków. Tutaj okazało się, że wrażliwców moralnych u nas nie brakuje. No i nad granicę polsko-białoruską ruszyły całe pielgrzymki. Najpierw wielce czcigodnych posłów tam z Platformy Obywatelskiej, pani Klaudia Jachira, wielce czcigodna. Wreszcie jakiś taki sprinter tam się postanowił poganiać z tymi strażnikami granicznymi. No a potem to musiała być taka... Musiało to być takie rozpoznanie walką, ten zuchwały rajd posła Koalicji Obywatelskiej, bo jak się okazało, że nikt nawet nie krzyknął do niego stój, bo strzelam, już nie mówiąc o żadnym strzelaniu, to natychmiast, czy następnego dnia, czy dwa dni później, nad granicą pojawił się pan Bartosz Kramek, którego cała Polska się boi z jakichś zagadkowych przyczyn, podobnie jak jego małżonki, pani Ludmiły Kozłowskiej. No i pan Bartosz Kramek przyjechał tam, pojawił się w otoczeniu aktywistów, którzy zaczęli rozbierać ten płot graniczny z drutu nie kolczastego, tylko takiego z ostrzami. No i ponieważ to nie jest prosta sprawa, to zaprzęgli samochód do tej operacji i samochodem usiłowali to rozerwać. Straż Graniczna przybyła na miejsce, no ale skończyło się tylko na zatrzymaniu 13 osób uczestniczących w tej demolce. Ale nic im się nie stało, bo już właśnie wczoraj niezawisły sąd kazał ich wypuścić na wolność, więc jasne, że skończy się wszystko wesołym oberkiem. Dlatego, że no, jak już powiedziałem, Bartosza Kramka, to cała Polska się boi, a niezawisłe sądy wykorzystają każdą okazję, żeby złowrogiemu reżimowi Jarosława Kaczyńskiego zagrać na nosie, nawet jeżeli się wypuści Bartosza Kramka na wolność i aktywistów. Proszę Państwa, no, mamy 2 września, kiedy to mówię. Wczoraj była pierwsza rocznica, znaczy kolejna rocznica 1 września, kolejna rocznica wybuchu II wojny światowej. Na czym polegał ten wybuch II wojny światowej? No na tym, że lotnictwo niemieckie przekroczyło granicę przestrzeni powietrznej Polski, a wojska lądowe niemieckie przekroczyły granicę lądową. No i jak się wtedy polskie wojsko zachowało? Żołnierze strzelali zarówno do tych samolotów, które tam obrona przeciwlotnicza strzelała, jak i żołnierze strzelali do tych nieprzyjaciół, którzy przekraczali granicę lądową. Proszę Państwa, no widać, że za sanacji było lepiej. Za sanacji było lepiej, bo za sanacji to żołnierze jednak strzelali do tych, co granice naruszają, a obecnie Straż Graniczna i wojsko, i policja, które tam się licznie zgromadziły, najwyraźniej nie mają amunicji, no bo nie posądzałbym ich, posądzenie o to, że się boją strzelać, to byłoby niegrzeczne, więc prawdopodobnie nie mają amunicji. W związku z tym rząd wystąpił do pana prezydenta Dudy o wprowadzenie stanu wyjątkowego w pasie przygranicznym w województwie lubelskim i w województwie podlaskim. No i pan prezydent Duda dzisiaj wieczorem, to znaczy 2 września wieczorem, ma ten stan wyjątkowy wprowadzić, co wywołało pewną konsternację w szeregach aktywistów, bo tam wśród tych aktywistów to nikogo nie brakuje. Nawet przedstawicieli
przewielebnego duchowieństwa w osobie księdza Wojciecha Lemańskiego, który nieustannie wykorzystuje każdą okazję, żeby się pokazać w telewizorze. No i księdza profesora przewielebnego, oczywiście Wierzbickiego z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, który zasłynął może nie tyle ze swoich dokonań naukowych, co zasłynął z tego, że poręczył za Margota. Ten Margot, nawiasem mówiąc, tak czytałem w jakichś takich plotkarskich mediach, że oświadczył się tam takiej panience, która ma ksywę Łania. No i ciekawe, czy z tego związku partnerskiego będzie potomstwo, bo Margot się uważa za kobietę, podobnie jak i Łania się uważa za kobietę. Ale gdyby powstało z tego potomstwo, to niewątpliwie byłoby to pierwsze potwierdzenie śmiałej tezy pani profesor Moniki Płatek z Uniwersytetu Warszawskiego, że z małżeństw jednopłciowych rodzi się więcej dzieci niż z małżeństw normalnych. No więc, proszę Państwa, czekamy tutaj z niecierpliwością na to, co się będzie działo, zwłaszcza, że aktywiści pewnie szybko się otrząsną z początkowego zaskoczenia, no i zaczną się grupować już nie przy samej linii granicznej, jak było dotychczas, tylko na granicy tego pasa przygranicznego, gdzie stan wyjątkowy nie będzie obowiązywał. Zobaczymy, czy te przewidywania się sprawdzą. Bardzo możliwe, że się sprawdzą, bo tutaj presja na to, żeby tu humanizm i tak dalej, człowieczeństwo demonstrować, jest bardzo duża. Zachęty oczywiście udziela Żydowska Gazeta dla Polaków pod kierownictwem potomka sowieckich kolaborantów, pana redaktora Adama Michnika. No więc widać, że akcja jest skoordynowana. Nie wiem, czy z zimnym ruskim czekistą Putinem, czy ze złowrogim prezydentem Łukaszenką, no ale wygląda na to, jakby była, dlatego że wszystko tutaj się zazębia. Proszę Państwa, dlaczego taka powściągliwość ze strony władz, że oni tam strzelać nie każą i tak dalej, no i te stany wyjątkowe tam wprowadzają? Bardzo możliwe, że jedną z przyczyn jest okoliczność, że pan prezydent Komorowski w chwili jakiegoś zaćmienia umysłowego, któremu się często zdarzało, podpisał ustawę znoszącą karę śmierci nawet w czasie wojny. No jak, co to znaczy? To znaczy, że żaden organ władzy publicznej w Polsce nie może wydać zarządzenia, którego skutkiem byłaby śmierć jakiegoś człowieka bez względu na to, co on robi. No, skoro tak, to znaczy, że nasza niezwyciężona armia w czasie wojny mogłaby tych nieprzyjaciół naszych co najwyżej chwytać. No to za sanacji było lepiej, bo wtedy jeszcze mogła strzelać, a teraz to już nie jest takie pewne. Co oczywiście naszej niezwyciężonej armii może się podobać, bo po co tam strzelać, narażać się na ripostę ze strony nieprzyjaciela, kiedy można tam jakoś przetrwać, nawet w niewoli, wypić i zakąsić, także lepiej tak. Proszę Państwa, druga okoliczność to może być taka, że ta cała awantura graniczna nabija punkty procentowe Prawu i Sprawiedliwości kosztem Koalicji Obywatelskiej, w ogóle całego obozu zdrady i zaprzeństwa. Trudno się temu dziwić, dlatego że no, każdy normalny człowiek uważa, że no, jak jest granica, to trzeba jej pilnować, bo jakby nikt tej granicy nie pilnował i każda świnia by tam
przez płot przechodziła, no to by znaczyło, że żadnej granicy nie ma. Więc skoro jest granica, to trzeba jej pilnować, chyba żebyśmy zlikwidowali granicę. No i stąd jest akceptacja dla tych, nawet tych miękkich działań rządu, dobrej zmiany. No a tutaj dlatego prawdopodobnie rządowi zależy na tym, żeby tę awanturę przeciągać jak najdłużej. To wtedy nawet ta różnica w sondażach będzie jeszcze większa. Proszę Państwa, tutaj tymczasem obóz zdrady i zaprzeństwa próbuje jakoś tu poprawić swoją reputację i w związku z tym pan Rafał Trzaskowski za pieniądze rządu niemieckiego, bo tam formalnie to są pieniądze Fundacji Adenauera, ale Fundacja Adenauera, jak wynika z jej oficjalnego sprawozdania finansowego, 95% środków, jakimi dysponuje, czerpie z subwencji rządu niemieckiego, więc na pieniądzach nie jest napisane, że to są pieniądze pochodzące od rządu, no ale wiemy, że tak. Więc pan Rafał Trzaskowski urządził tak w Olsztynie Campus Polska, taki sabat. No i tam zaprasza różne osobistości, a te osobistości tam opowiadają różne dyrdy mały. No między innymi zaprosił wielce czcigodnego oczywiście pana posła Nitrasa. I tu się na przykładzie na pana posła Nitrasa sprawdziła prawdziwość takiego poglądu, że durniowi wystarczy pozwolić mówić, a tu w tym momencie cała durnota z niego wyjdzie. Tak się właśnie stało w przypadku pana posła Nitrasa, wielce czcigodnego, ponieważ pan poseł Nitras, wielce czcigodny, wyraził nadzieję, że już wkrótce katolicy w Polsce będą w mniejszości. A jak już się znajdą w mniejszości, to trzeba się za nich wziąć i za karę, nie wiem za jaką karę, no ale za karę, trzeba im będzie zacząć odpiłowywać, jak to powiedział pan wielce czcigodny poseł Nitras, różne przywileje. No to pokazuje, że pan poseł Nitras jest totalniakiem. Zwróćcie Państwo uwagę, wystarczy, że jakaś grupa społeczna znajdzie się w mniejszości, to zdaniem pana posła Nitrasa, wielce czcigodnego, od razu można przystąpić do jej prześladowania. No widać, że obóz zdrady i zaprzaństwa to nie tylko durnie, ale i totalniacy. Niebezpieczne połączenie. No i w związku z tym mam pewną radę, bo to taki zabieg medyczny, to trochę tam podobno wpływa na temperament, więc mam, najgorsze są co prawda nieproszone rady, no ale w takiej poważnej sytuacji, to ja mam też radę dla pana posła Nitrasa i to wyrażę ją mową wiązaną. A oto moja rada dla posła Nitrasa, by sobie jak najszybciej spiłował ku... No, już dalej nie będę mówił, jeden proces mi wystarczy. Także myślę, że mam nadzieję, że pan poseł Nitras się do tej rady jakoś zastosuje, tam jakiś przynajmniej drobny zabieg chirurgiczny przeprowadzi. No ale na tym nie koniec, bo wśród prelegentów pojawił się również pan marszałek Grodzki, pan marszałek Senatu, pan Tomasz Grodzki. No i pan Tomasz Grodzki wystąpił z projektem, żeby zmniejszyć liczbę szpitali w Polsce z 1000 do tam 100 kilkudziesięciu. Wywołało to oczywiście odruch, taki oburzenia, zwłaszcza w obozie dobrej zmiany, ale moim zdaniem niesłusznie, bo to jest tu logiczne jądro. Pan marszałek Grodzki dobrze kombinuje. Proszę Państwa, jak w Polsce było 100 szpitali, no to każdy człowiek jako tak doświadczony zrozumie, że pacjenci my musieliby przygotowywać wtedy coraz grubsze koperty. Także tu pan marszałek Grodzki dobrze kombinuje i jak się to mówiło za sanacji w sferach kupieckich, ma kiepełę. No to dobrze, że przynajmniej do tego ma kiepełę, no bo myśleliśmy już, że pan marszałek Grodzki w ogóle nie ma kiepełę, a teraz okazuje się, że jednak ma. Wystąpił tam również pan
profesor Leszek Balcerowicz. No i tutaj niespodzianka była podobna do tej, kiedy pan Balcerowicz był zaproszony na przesłuchanie do pani redaktor Moniki Olejnik, naszej resortowej stokrotki. No i pani Olejnik widocznie tak jakoś zapomniała, z kim ma do czynienia, że tu Balcerowicz to jest pod, że tak powiem, mocną ręką i parasolem ochronnym i swoim zwyczajem zaczęła go sztorcować. No więc pan Leszek Balcerowicz na początku był po prostu zdumiony, ale jak ochłonął z tego zdumienia, to zaczął sztorcować panią redaktor Monikę Olejnik, naszą stokrotkę resortową. Wyglądało to bardzo zabawnie, tak jakby tygrys schwycił bat i zaczął okładać po gromce. No i po kilkudziesięciu sekundach stokrotka resortowa zrozumiała swoją pomyłkę, no i już się tam poddała temu sztorcowaniu. Do końca tego audycji była cicha i pokornego serca. Więc tutaj było podobnie, bo pan Leszek Balcerowicz no w ogóle został zrugany przez uczestników tego sabatu młodzieżową. Tam ściągnął młodzież, pan Rafał Trzaskowski. No i ta młodzież strasznie zrugała podobno pana Balcerowicza za to, że jest zwolennikiem kapitalizmu. A już najgorsze cięgi mu się dostały, omalże nie został zlinczowany, kiedy tam powiedział, że jest taka ekspertyza, która mówi, że globalne ocieplenie nie wynika z, a w każdym razie jej przyczyną, jego przyczyną nie jest dominująca tam, jego przyczyną dominującą nie jest działalność człowieka, tylko inne tam potężne siły. Nawet nie powiedział, że on się z tą ekspertyzą zgadza, tylko po prostu ją przytoczył. Młodzież socjalistyczna prawie go nie zlinczowała, bo młodzież socjalistyczna wie od pani Grety Thunberg, niezrównoważonej chyba emocjonalnie, wie, że to działalność człowieka jest przyczyną globalnego ocieplenia. No i tu żadnej wątpliwości do siebie nie dopuszcza. Proszę państwa, najciekawsze jest to, że właśnie ostatnio papież Franciszek też chyba tak zaczął trochę odlatywać na tym punkcie, dlatego że powiedział, że powinniśmy podążać za młodzieżą. No to jak powinniśmy podążać za młodzieżą, to nie wiadomo, gdzie się znajdziemy. Warto zwrócić uwagę na pewną konsekwencję tej młodzieżowej postawy, mianowicie taką, że według przynajmniej pana profesora Erlicha z Pensylwanii z pierwszorzędnymi korzeniami trzeba by w tym celu, żeby planecie ulżyć, trzeba by zredukować liczbę ludności świata najwyżej do miliarda. To dlaczego ten miliard, to wiadomo, żeby było komu pożyczać na procent. No ale 6,5 miliarda trzeba by było jakoś zlikwidować. Więc młodzi ludzie, niestety papież Franciszek też sprawia takie wrażenie, jakby nie zdawał sobie sprawy, że i on może się znaleźć wśród tych 6,5 miliarda. No i co by wtedy było, bo na razie to każdy swoją egzystencję uważa za niezbędną dla świata, no ale ci, którzy tam planują czy pandemię, czy redukcję światowej populacji, to mogą uważać inaczej. No i w tej sytuacji pojawia się pytanie bardzo zasadnicze, od kogo zaczynamy? Od kogo zaczynamy? Wybitny przywódca socjalistyczny Adolf Hitler to zaczynał od Żydów, no ale to się okazało straszliwym błędem, straszliwą pomyłką. To teraz wiadomo, od Żydów, nie? Ale to tym bardziej interesujące staje się pytanie, od kogo. No i proszę państwa, widać, że młodzież jest totalniacka, co w połączeniu z socjalizmem daje mieszankę wybuchową. A pan Rafał Trzaskowski, organizator tego sabatu totalniackiego w Olsztynie,
między innymi ujawnił, na czym polegał największy błąd Platformy Obywatelskiej. Największy błąd Platformy Obywatelskiej polegał na tym, że nie zdążyła zalegalizować związków partnerskich. No, ciekaw jestem, czy pan Rafał Trzaskowski głosi takie poglądy bezinteresownie, czy też jakiś taki związek partnerski zamierza założyć. No ale mniejsza z tym, proszę państwa, widać wyraźnie, że nadchodzą ciekawe czasy, tym bardziej, że pan prezydent Joe Biden ogłosił nowy sukces. Mianowicie sukcesem jest to, że Stany Zjednoczone zakończyły 31 sierpnia, tak jak się tam umówiły z talibami złowrogimi, zakończyły ewakuację. No jak trochę takich jeszcze i parę sukcesów Stany Zjednoczone odniosą, to trzeba będzie zrewidować nasz pogląd na naszego najważniejszego sojusznika, bo tu każdy widzi na przykładzie Afganistanu, że sojusz ze Stanami Zjednoczonymi może być bardzo niebezpieczny. No i w związku z tym powinno to skłonić również naszych umiłowanych przywódców do większej politycznej elastyczności.